Czytamy, dziękujemy. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie. Czwartek, kwarantanna w Hi-Fi. Ogromnie się cieszę, że odwiedziła nas znowu po roku Aleksandra Dąbek. Witam Cię, Olu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo wspaniała pianistka, która już dała się Państwu poznać rok temu, jak już mówiłem. Jest doktorantką u profesora Marka Schlesera. Wcześniej uczyła się u profesor Ewy Bukojemskiej. I teraz wobec tego nie będziemy powtarzali opowieści o tobie, które już kiedyś robiliśmy, ale chciałbym wiedzieć coś na temat doktoratu. Z czego to doktorat? Mój doktorat opiera się na twórczości fortepianowej Franciszka Mireckiego i właśnie dzisiaj zaprezentuję dla Państwa jeden z jego utworów i będzie to Impromptu z wariacjami. No właśnie, to miało być drugie pytanie. Skoro Mirecki doktorat, to mam nadzieję, że usłyszymy Mireckiego i okazuje się, że usłyszymy. A po Mireckim? Fryderyka Chopina. No tak, Mirecki doktorat, Fryderyk Chopin, druga miłość. Uczestniczyła Ola Dąbek w konkursie chopinowskim ostatnim. No to co, to wobec tego, żeby się zmieścić, bo jeszcze mamy nadzieję, że się zmieści ballada, którą najpierw zastanawialiśmy się, czy usunąć, czy nie usunąć z programu, ale dajemy jak najwięcej muzyki, w związku z czym, proszę Państwa, Aleksandra Dąbek, Franciszek Mirecki, a potem Fryderyk Chopin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Przepięknie, dziękuję bardzo. Jeden z najpiękniejszych utworów w historii muzyki, sonata bemol opus 35. Proszę Państwa, tak kojarząca nam się smutno w związku z tym w trzeciej części marszem żałobnym, ale jest to naprawdę jeden z najpiękniejszych utworów. Natomiast ja muszę Ci powiedzieć, że dawno, dawno, bardzo dawno nie słyszałem tak cudownie wykonanej ballady. Ta ballada F-moll opus 52 była zjawiskowa. A wcześniej, proszę Państwa, usłyszeliśmy Imprompti Franciszka Mireckiego, kompozytora będącego tematem pracy doktorskiej naszego dzisiejszego gościa. Witam i dziękuję bardzo w naszym studiu. Zapraszam Olę Dąbek kiedykolwiek. Serdecznie następnym dziękuję. Razem, trzeci raz. Aleksandra Dąbek była Państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Patrzę na godzinę, jeszcze mamy 15 sekund. Przypominam Państwu, jutro piątek, w związku z czym jutro nasze muzyczne słuchowisko zrobione wspólnie z PWM-em. Tym razem bohaterem będzie Krzysztof Penderecki. Dobranoc Państwu, dobranoc Aleksandro. Dziękuję za zaproszenie jeszcze.